Na program zaprasza sponsor, producent termoizolacji Termano. Chodź kochany, chodź, bo tu zobacz, wyborcze jacyś ludzie po prostu, wiesz. Proszę nie blokować pana Michnika. Puśćcie pana Michnika. A on jeździ tym białym samochodem, tak? Nie, no myślę, że nie. Dobra, poczekaj. Już sam. A że już sam? No myślę, że kierowców ma. Zobacz. Kędzior, ty wyskoczyłeś z radia na chwilę i zaraz się odstawimy. Nie martw się, bardzo ci dziękuję. Słyszałeś tą historię Felusiową dzisiaj? Nie, bo zobacz, my opowiadamy sobie o programie w aucie, ale żaden z nas nie potrafi tak zrobić. Dlatego moim zdaniem ten gość, który teraz ma wolnego trochę, powinien być jednym z nowych prowadzących. Ale wiesz co, no, w sumie gdyby było auto, uważaj na pana z kartonem. Ja widzę to. Proszę pana, tak się nie chodzi po jezdni. Gdyby na przykład był bez opon i wjechał na te tory, to proszę pana, to jest luksusowe, to jak Elon Musk by tego nie wymyślił. Ale bo ja sobie pozwoliłem dzisiaj poczytać gazetę naszego przyjaciela, tak jest, pana Felusia. I to jest świetne. I my możemy się w ogóle zabawić a propos naszych kolegów z redakcji, z Onet Rano. Zobacz, bo to tutaj politycy jako postacie z bajek. To był jeden z moich pierwszych gości. Ale on taki jest właśnie. Tak mu się... Zobacz, jak był piechocińskim PSL-owym, rządowym, takim wicepremierem, to... Ale teraz tak się wyoszczył się. Pan na tym Twitterze, powiem ci, jest doskonały. Poza tym myślę, że to jest dowód na to, że ta polityka męczy. I niszczy ludzi, a on jest dlatego teraz jesteś takim z nami, żeby to od polityki politycyzować. No. Ja, żeby od politycyzować. No. Ale masz tak, że redakcja mówi, musi być polityk, wiem, Kędzior, że nienawidzisz, ale weź go i pogadaj z nim. Ja się specjalizuję teraz w kandydatach na prezydenta. A ty jesteś w ogóle niewymake-upowany teraz. Tak, i to jest, proszę państwa, straszne. Ja tutaj mi się włos, w ogóle przedział mi się zrobił, ale ważne jest to, że tak wygląda człowiek normalnie, wstaje o 5 rano, nieumalowany, bo tutaj dziewczyny są nasze wspaniałe i doprowadzają nas do stanu używalności. Zobaczcie, jak wygląda czasami Jarek. Nie, ja to w ogóle, wiesz, dzisiaj. A ja tutaj tu... Ale to bardzo ci dziękuję, sote, ale musimy kiedyś tak zrobić, że jesteśmy tacy sote po prostu i tyle, no. Ale tak bardzo sote? Tak, czy po tylko prostu... bez make-upu, czy też bez ubioru? Ile ty lat rano wstajesz już? 10. Zamierzam to zaczyna zakończyć. Boleć, nie? No właśnie. To zaczyna boleć. Ale poczekaj, ty chcesz to kończyć, ja chcę to kończyć, zostaje Feluś z Węglarczykiem i Iwona. No to dadzą radę, nie? W trójkę dadzą, oni to bardzo ładnie wyglądają. Musimy uważać na słowa, bo jak napisała na Twitterze, Sabina ogląda. Czyli pani dyrektor. Szefowa, tak. Wspaniała kobieta. Idealna. Wspaniała. Ja nie miałem piękna, nigdy takiej szefowej, powiem ci. Nigdy. Miałem różnych szefów, ale takiej szefowej jeszcze wypłaty nie miałem. Wypłaty na czas, czyli plus minus 3 tygodnie. Wszystko się zgadza. Zawsze ta faktura jest. Nawet dodają mi zawsze te takie trzy grosze. Zaokrąglają. No wspaniały. A ten nowy sezon będzie może. Czy, no właśnie to jest, wiesz, dzisiaj tak nam pozwolili. Czy w tym odcinku pogadać. Ja ginę już po prostu mnie nie będzie. Nie, pozwolili pogadać i podobno ten, kto będzie najśmieszniejszy, ten pracuje. Czyli na razie mamy szansę. No tak, bo Feluś, wiesz. Wiem. Ja wierzę, ten, jak ostatnia strona faktu. Węglarczyk. Tak jest, no ale zobacz, mogę wrócić do tego tematu? Tak. O Jezu, to nie to. Przepraszam. Tutaj zobacz, Piechociński jak Fred Flintstone. W ogóle Niemcy są cudowni, bo Fred Flintstone to był Fred Feuerstein. To jest w ogóle niewiarygodne. Oni zawsze wymyślają swoją wersję, rozumiesz? Ale zobacz, to jest coś takiego, że są politycy porównani do postaci z kreskówek. Piękne, ale wiesz, że tu masz tyle kamer, że spokojnie możesz tak trzymać, a Dominik ci to złapie. Właśnie, bo ja nigdy nie siedziałem na pasażera miejscu. To tak wygląda, proszę państwa. Jest Jarosław Kaczyński jak ten pan z odlotu. Co jest tytuł adekwatny. Oprócz tego Jacek Rostowski jako Bernd Simpsonów. I teraz jaką my, prowadzący na terenu, moglibyśmy być postacią z kreskówki? Taki kolega Węglarczyk na przykład. Tutaj... Nie, to ładne, ale poczekaj, jakim jest Lubnauer? Lubnauer jest wróżką ze Śpiącej Królewny. Stanisław Piotrowicz jest szpiegiem z Krainy Deszczowców. Okay. Czyli adekwatny. No i... A Kalisz? Dobry. Czyli Family Guy. Peter Griffin. No właśnie, no to panie Jarku, ja dla pana obstawiam Dexter Laboratories, pan Dexter, pan. Iwona Kutyna. Możesz mnie obrażać. No to nie jest obrażanie. Ale to nie widziałem. A Iwona kim? Iwona Morticia Adams. Z rodziny Adams. I to jest komplement, bo ona jest mroczna. Ach, taka nieodgadniona. Pikantna, mroczna. A powiedz, BW? BW? Tutaj mamy dużo postaci, prawda? Jako że w pełni funkcję dyrektora, to może papa Smurf. Tylko musiałby nosić czerwone spodnie jak owsiak. Dobrze. No i zostaje nam RF. On jest taki...
On się w ogóle nie starzeje, a wręcz program, mam wrażenie, że go tak trochę odmłodził. Benjamin Button polskich mediów. Jeżeli on teraz robi Fakt, to on za dwa lata będzie robił 50-15 magazyn. Albo Świerszczyk. On jest jak Ibisz, czyli on jest, jak mówiła świętej pamięci Maria Czubaszek, on... Wolałam go, jak był młodszy, starszy. Czyli jak był młodszy. Znaczy, no tak. Czyli on... w liceum. Wolałam go w liceum. Więc bardzo mi się miło to proces... Cieszę się, że ta Sabina ogląda. Jednak. Wspaniale. Ale bo wpadłeś sobie do takiego świata, wiesz, ktoś ci jakby mówi, słuchaj, tu jest jakieś auto, tu będą goście i... Z czym masz największy kłopot? Szczerze się przyznaj. Wiesz co... Swoją drogą, ty jeździsz zawsze na tej funkcji sport? Czy ty jesteś ja jestem nie, jestem eko. Eko, dobra. Eko. Mój drogi, z tym, że... ja się bardzo przykładam do tego programu. A! Tak. I mi zależy na tym programie. Aha. I mi on bo dlaczego? Tak. Bo mi on sprawia radość. Tak. Bo ja uwielbiam rozmawiać z ciekawymi ludźmi. Tak. I wyobraź sobie, że pierwszą rozmowę, jaką przeprowadziłem w Onet Rano, miałem z Jerzym Owsiakiem, który dziś bądź jutro rozpoczyna proces w sprawie Wiadomej. Kurcze. Czy, na... Czy dokładnie. Ale słyszałem, że go broni taka kancelaria, że bardzo tam dobra. Drżyjcie Ziobry i inne. Bardzo dobra kancelaria i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ale to jest niesamowite w Polsce, nie? Że idziesz i masz spotkanie i mówisz... Po prostu. Po prostu. Ale, no ale jest... to teraz można? W nie, ostatnim nie odcinku? Powiedzmy, że wiesz i mówisz to, nie? Ja no na prawach cytatu ja to powiedziałem. Oczywiście. Nie? I nagle nie cytowałeś siedzi z tyłu taki dziad, który... No. A, ja? Siedzi z tyłu do jakiś ktoś i zaczyna i masz z tego powodu pozew, masz z tego powodu problem. Zakładasz koszulkę Konstytucja na Lecha Kaczyńskiego, który szanował Konstytucję, prawda? Na pełni Kaczyńskiego. Tak, nie było jesteś takich elementów. Wierzasz sobie Róże Turn na szubienicy, ale zajebisty happening. Kurczę, artystyczny na artystyczny. Dodatek. To jest wszystko stanęło tu na ja ci powiem szczerze, że nigdy nie było takiej dziwnej atmosfery, gdzie my już po prostu Polacy nie potrafimy rozmawiać. I, poza Onet Rano. Poza Onet Rano. Że po prostu jesteśmy tak podzieleni, że jeden głupi argument sprawia, że Wigilia, chrzest, komunia i inne spotkania ślub rodzinne jest od razu są nie do przejścia. Rozwodem, nie? Dokładnie. Komunia jest od razu pogrzebem. No życie. Czekaj, chciałem coś tutaj spuentować ładnie, ale, ja, wiesz, ale było, była jakaś taka puenta właśnie, takie anegdoty. Czekaj, jak ja do tej wyborczej mogę? Tędy, tak? Na jedźmy przykład? Tędy. Dobra. Sobie pojedziemy trasą łazienkowską. Dobrze. Przebieg jest z pewnością jasna, długa, prosta, szeroka jak morze, trasa łazienkowska. 10 lat wstawania rano i ja robiłem to... Za dużo, za to, dużo. Za dużo to jest i wiesz, że ja cię oglądałem. Wiesz, rano. My mamy swoje lata już też, nie? To jest inna sprawa. Znaczy, Jarku? No ja jestem starszy, tak. Troszeczkę. Bo jestem 7-8, a ty? Ja 8-2. 8. No ale ty przecież ty byłeś jak Messi, ty zacząłeś w wieku 16 lat, byłeś Messi 15, TVN. Przepraszam bardzo. No. 15, ty 15. Już do tej gazetki szkolnej pisałeś nie. W pierwszej klasie. Ja, nie, no jedyny sposób, żeby się wyrwać i zarobić jakieś pieniądze, no to było coś robić, no więc wiesz. Ale to Bartek go przed chwilą opowiadał, że jak się pojawił na Czerniakowie pod siedzibą Gazety Wyborczej, o, dzwonią. Ale jaki ten? Pan Miś. Ale poczekaj. Czy to jest wyrok śmierci? Czy to jest właśnie głowa konia w moim łóżku? Jesteśmy, Patryk, jesteśmy. Zerwało nas, przepraszam bardzo. Ale Patryk, to... spokojnie, nie denerwuj się, jestem na pokładzie. Zerwało pod Trybunałem Konstytucyjnym. Chodziło o... Bartek mówi na Czerniakowie, że szedł pod wyborczą, przebijali tablicę, pyta, czy może tu coś pomóc. Oni mówią, tak, co potrafisz robić? Nic, no to chodź. I to wszędzie tak wyglądało kiedyś, nie? No, ale w latach 90. wiesz co, no Murasz mógł mieć agencję reklamową i teraz z tego się zrobiły wielkie korporacje. No to był piękny czas, na który nasze pokolenie się troszeczkę spóźniło. 82. No tak. No. No, widzisz? Bo ty jesteś pokolenie zero. Moje pokolenie ma ale to jest fajnie, nie? To jest pokolenie X czy Y? No. Cholera, no właśnie, bo teraz moja siostra jest pokolenie, jest 10 lat ode mnie młodsza. Ja się pogubiłem, jaką ona jest, jakim jest pokoleniem. To jest Twitter czy Tinder pokolenie? Pęglarczyk jest Twitter. Ty jesteś pokolenie Twitter. A ja już Tinder. Ty... A wiesz, że Tinder od homoseksualistów się zaczął? Że to była strona, na której się mieli spotykać oni, a później nagle heterykom też zrobili? Naprawdę? No. To miłe. To miłe bo to jest. Wiesz, jak się okazuje, Rio jest wszędzie. A ja chciałem powiedzieć, że wiesz, kiedyś na mojemu trafić. Redaktorowi naczelnemu w innej firmie, tak. Kolega Mikołaj Lizut. Tak. Przyjaciel. Tak. Wspaniały człowiek. Genialny. Założyliśmy. A co za intelekt? Profil. Na Tinderze. Na Grindrze. A Grindrze. No i miał takie słynne zdjęcie na Facebooku, jeżeli Państwo mają go na Facebooku, na strusiu, gdzie jechał na strusiu. Okej. Okay. Nie męczył zwierząt, struś nie ucierpiał. I słuchaj, zamontowaliśmy mu to zdjęcie, no i po 10 minutach miał chyba z 50 propozycji różnych.
od spotkania, od kawy i tak dalej, więc... Wszystkie przyszły z warszawskiego zoo. Mikołaj, to nasza sprawka była, przepraszam. Moja i kolegi redaktora Migały. Ale to ładne. Natomiast moje ucho usłyszało, odstawiamy już kędziora. Kiedy zaczyna mówić ciekawie, kiedy widzowie mówią, no nareszcie jakiś powiew świeżości. Kiedy padł wulgaryzm. Lub nawet dwa. I nagle oni mówią takie rzeczy, no nie, naprawdę. No dobra, czyli ja ginę w ostatnim odcinku tego zezwolu? Nie, wiesz co, ale nie, szczerze, bo ty nie wiem, czy wiesz to, ale bo dostałeś to wezwanie dzisiaj na spotkanie na Domaniewskiej, czy nie? No to ja ci powiem, jak wieczorne. Ona... Nie, wieczorne to jest coś innego, ale to spotkanie jest zatytułowane tak, zobacz. Prezentacja wyników badania Onet Rano. I, no i tam wszystko będzie jasne, więc wiesz, Dominik podobno ma szansę na ciąg dalszy programu, natomiast ja nie wiem. Ale także właśnie, powiedz mi, czy ktoś mnie ogląda, bo ja z racji tego, że jestem człowiekiem skromnym, nie lubię się denerwować, nie sprawdzam moich statystyk. Dobrze, no to po co ja cię będę denerwował, no? Nie, no oglądają. 82, ludzie mówią, to jest ten facet, który... Bo ty, no trochę już jesteś na tej medialnej scenie. Ja... Ty nawet kiedyś z tym facetem, który za chwilę się na niej skończy, pracowałeś razem w radiu, nie? Tak, ale mieliśmy kilka spektakularnych żartów. Tak. Z Janingerem na przykład, gdzie w Formozie miał jeździć czołgiem. To było bardzo śmieszne. Ach, ten Janinger, ten przyjaciel Antoniego. Ministra, no. Tak. No z Tymańskim pracowałem w tym radiu długo. Tak. 7 lat z Tymonem Tymańskim, 3 godziny dziennie, proszę Państwa. To za to powinienem dostawać dotację. Ja tego słuchałem czasem i powiem Ci, że zrozumieć Tymona i to nie jest łatwe zadanie. To powinno być radio z napisami, wyobraź sobie. Że masz na RDS-ie ci leci, co właśnie Tymon miał na myśli. Tak czy siak były to najpiękniejsze czasy moje w radiu. A radio żyje jeszcze? Żyje i ma się dobrze i myślę, że coraz będzie się miało zobacz, lepiej. Zobacz, nagle wszyscy podcastują, nie? No to jest... Bardzo dobrze. No. I to są... Tak naprawdę radio staje się telewizją i nawzajem. Mm. Więc to jest fajne i ty wiem, że siedzisz w tym temacie i śledzisz rozwój mediów, więc myślę, że... Ale, bo masz kamerę w studiu, że wchodzisz i tam właściwie musisz być umalowany, nie? Bo kamery pokazują. No, jak widać, dzisiaj zapomniałem make-upu. Ale macie tam, tak? Że można podejrzeć, czasami co tam działasz? Można. Okay, czasami. Ale ja nie się wstydzę. Jednak. Jestem wstydliwy chłopak. Dobra. A ty? A masz poczucie humoru? Nie, to już nie mi osądzać w tej kwestii. Na pewno staram się mieć dystans do siebie, bo inaczej moglibyśmy zwariować. 10 lat rano nie wytrzymał, nie? Ale się trochę w tych mediach nam pozmieniało, co? Przez ten czas. No daj spokój. Teraz jedynką na pasku jest, wiesz, siostra Godlewska, która wjechała w ścianę na Ząbkowskiej. Kto to jest siostra Godlewska? Ty nie wiesz, co to jest siostra... Nie, opowiedz mi. Jarku, są dwie siostry. Jestem 7-8, ty 8-2, więc wiesz. Ale to ja nie jestem fanem, tylko ja po prostu... Dwie siostry są jeszcze, czyli mamy dwa przekleństwa. Dwa przekleństwa. I one, słuchaj, nawet nagrały hymn na mundial przecież. Aha. Ale skąd one na golasa pomalowane na biało-czerwone. Ale skąd one są? I to jest profanum. Wiesz co, no skąd są? No musiały się gdzieś urodzić. Ich ojciec ma zapewne na nazwisko Godlewski. One co? Są i one YouTube, śpiewają na YouTubie, miały takie coś a la arie operowe, to było trudne do zniesienia. Jak kogoś na przykład się nie lubiło, to wysyłało mu się link posłuchaj w całości. Nie? I ta osoba przez 3 minuty była torturowana przez którąś z sióstr Godlewski, bo one są na dodatek bardzo podobne do siebie, mój drogi. I to jest zmora tego kraju, osoby podobne do siebie. Dokładnie tak. No. Ale wiesz co, pewnie mają miliony odsłon. To jest jeszcze jedna zmora, bo to jest właśnie... Ale ja się pocieszam, bo dużo ludzi mówi typu, o Jezu, on ma tylu obserwatorów na Instagramie, followersów na Facebooku. A ja chciałem powiedzieć, że to nie znaczy wcale, że to jest dobre, bo w średniowieczu na przykład Dżuma miała bardzo dużo followersów. I po prostu to wprowadzało pewne oczyszczenie w społeczeństwach, że te słabsze jednostki po prostu były eliminowane. Dokładnie tak. Przez słowo na K, zer w środku, Jarku na pewno wzrosła nam oglądanie. Ja myślę, że tak, ale z drugiej strony właśnie to pokazuje paranoję miejsca, w którym przyszło nam, że tak powiem, żyć i robić swoje. Że wiesz, idziesz na spotkanie i na tym spotkaniu ludzie chcą, żebyś był szczery. Ty jesteś szczery, używasz tego słowa na K. Jesteś w Polsce, więc używasz go jak przecinek, a nagle się okazuje, że dostajesz za to w twarz, no po prostu. I to jeszcze przez gościa... Który tego kontrowersję, wiesz, ten to jest ten no dziad, ten, nie? Ten. Co już, wiesz, napsuł trochę krwi owsiakowi, no i tak to wygląda. No wiem. Zobacz, 9:01, miałeś tu być punktualnie i teraz idealnie. To wspaniałe. W sensie, ja zdradzę Państwu tutaj sekrety alkowy Onetu. Otóż miałem być 9:10 i mam jeszcze 9 minut na rozmowę, ale to dlaczego Patryk kazałeś go wysadzać, bo spadła oglądalność? Tak, tak. Do widzenia Państwu. Pozdrawiam te 3 osoby oglądające tę rozmowę. Dzięki. Dziękuję. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Dziękuję i do zobaczenia. Iwona Kutyna, Mortysia. Iwona Kutyna i Robert Feluś wraca. Uważaj, Dominik, tam, bo teraz wiesz. Jezu, ale się zaczęło.
Na program zaprosił sponsor, producent termoizolacji Termano.